Słuchajcie, dzisiaj idziemy do opuszczonej działki prawdopodobnie, z tego co wyczytałem. Mianowicie to jest ta. Ale następny cel to będzie tam gdzie są te duże drzewa. Idziemy pierwszy tutaj. Jestem tu. To się wytnie. Chodźmy pierwszy zobaczyć tak. Nie. Potem tędy wejdę, ale chcę jeszcze zobaczyć jak to jest od wejścia od bramy. No żeby wiedzieć ogólnie, nie? O, tutaj jest jakaś chyba druga jeszcze opuszczona działka. Więc to też może być na odcinek. Więc jak chcecie, to zostawiacie lajki, suba. No i pora niedługa, jak będzie kolejny taki odcinek. Chociaż tutaj coś widzę, że tutaj było coś przycinane, to raczej... Nie wiem, jakby ktoś się pozbywał tej działki. Dobra. Niech będzie wejście bardziej takie... ekstremalne. Nic się nie przyszedł tutaj. Ja, ale tu są kable porobione. Nie wierzę w to. Okej. Jak się kiwnie tylko raz. Na to dużo nie zostawiłem. Co najwyżej przetarłem tylko bramę. Ja prawie teraz gorączkę. No i no może nie opening działki, ale oglądamy co tutaj ktoś ma. Ptaszek. Sikorka. Okej, tu nie. Tu już wiem, że nie. Zobaczymy tutaj. Tutaj raczej nic. Jakieś kubki pozostawione. Szyba rozbita. Ło, pieroń, pajęczyna tu była. Jakoś mi się nie chce tam wchodzić. O, tu studzienka. Popękane całe. Więc ja bym się trochę bał tutaj. Ja ile tu pająków musi być w tam? Okej. Szyba rozbita. Teraz przechodzimy do samego sobie domu. Raczej wątpię, że był otwarty, a nawet jeśli ten tam nie wchodził. Życie mi miłe. Nic nie widzę. Kamera pewnie też. O, tutaj jest jakiś obrazek. Przybliżę, może coś będzie widać. Wyjście. Coś? Jakieś coś idzie. Czyżby to była piwnica? Nie wiem. Nic nie widzę jak mam cztery. No tu raczej przejścia nie ma. Dlatego tędy nie idę. Ale przejdę się drugą inną drogą. No fajnie. Ja tam nie będę podchodził, bo spadnięcie tam mi się nie. Ja zamknięte wiedziałem. Nie opłaca mi się tam spadnięcie. Dom wygląda sam w sobie tak. Zobaczymy jeszcze od tamtej strony, że od tamtej jest otwarte. Tu coś jest, chyba nic nie ma. Chyba, że ukryty skarb, ale może to raczej. Oby tu nie było wężów, to najgorsze co może być. Chyba. Ja myślałem, że tu drzwi są, to nie. Wygląda kamera tylko najwyżej. Echo! Coś tam jest, nie, ale... Ja się zlecam, zobaczcie. Ciemno. To znaczy, że nic nie widać. Ała, gałęzie. Tutaj jest pole porówek amerykańskich, więc
tak sprawa wygląda. Rozbite koiny. Szkła nawet nie wiem skąd jak mam 4. A tam widzę na przestrzał drugą stronę. Ciekawe czy ktoś tutaj ma czujniki. I czy mnie wytropi. Będzie wiedział, że tu byłem na przykład. Nie wiem tego sam. O, proszę państwa, gdzie one spają tutaj? O tu, właśnie ten. Pierwszy, który widziałem tutaj. Bramą już raczej nie będę przechodził, bo nie. Chcę zbytnio. Co najwyżej potem podlecę dronem jeszcze, fantomem. No. O, mucha. Tutaj jakiś miał jakieś rzeczy w ogrodzie. Znaczy, jeśli to można nazwać ogrodem, nie wiem w sumie. Może to było takie hobby, jakaś uprawa czegoś. Bo jesteś. Pajęczyna. Kolejna i tutaj pająk. Głową weszłem. Więc ciekawie jest. Wow, o. Co tu jest? Gdzie tu jest pająk, bo ja go nie widzę osobiście. A tu, nie, tu nie, tu gałąź jest. O, tutaj fasola. Jeśli dobrze mówię, jeśli nie, to poprawcie mnie. O, tam jest chyba pająk, tam na gałęzi. Ale ja idę dalej. Szklarni widzę. Więc chyba to szklarni się przejdziemy. No tutaj zarośnięte fest. Więc nie widzę zbytnio sensu chodzenia długo po tej działce, co najwyżej to powiem. Kurczę, kolejna pajęczyna. Zapowiem kolejny odcinek, jaki może być z jakichś podróży ciekawych. Jesteś, ja tu już trawa duża. Masakra. Jak jej pająk użrę, to będzie moja wina. Słabo. Ale taki zawsze podróżniczy fajny odcinek jest zawsze fajny. Powtórzyło mi się dwa razy fajnie, to był trzeci raz. Ty jesteś tutaj pająk na pająku, jest serio. Z tego co widzę. Czy się da w ogóle wejść? Bo jak nie to po co ja tu idę? Ja zaglądnę kamerą, tam nawet nie będę zaglądał ja. Albo zaglądnę. Kuś mnie jednak. Są. No to jest kolejny co i tak dalej. Idę dalej, wychodzę chyba. Bardziej chciałem powiedzieć. Bo jakoś nie. Ała, nie czuję się komfortowo. Ciekawe jak ktoś ma przejście. Tutaj komuś tak się na gorzie. A nie, tak. Nawet nie było to zamknięte, to po co w sumie. Może być z tym domem. Znaczy nie wiem, działką, a może być z tamtym parkiem dosłownie. Serio, tam jest masakrycznie duże. Masakrycznie duży obszar. Na dwa odcinki 20-minutowe. Jak nawet nie i 3, bo tam jest schodzenia. Pokażę może na mapie zresztą, bo niewiarygodnie dużo. Chinął się, zatkałem. Tutaj jest, z tego co widzę, to ktoś albo kosił, albo coś, nie wiem w sumie. Takie przejście. Jest otwarte? Jest otwarte. O lol, duże to. Bardzo dużo bym powiedział nawet. Kurde. Las prywatny. W następnym odcinku. tak. Tutaj nie będę chodził. Bo to serio w następnym odcinku, jeśli się wszystko uda, tutaj z powrotem dojadę. Tam ktoś odjeżdża z działek. Widoki. Kami. Patrzymy jeszcze co tutaj jest na końcu, tutaj są same śmieci z tego co widzę. Jakieś białe kamie. Uuu, maliny chwila. Pozaboli. Tu były skrzynki stare z tego co widzę, także
jeśli będę miał kleszcza, to masakra. No, skrzynki to były tylko jak coś słomiarze chyba wzięli tutaj. Same śmieci. A tam tutaj... Chwila. Nie ma co iść. A, już... No... Nie, tak to nie będę pokazywał. Ło. Ogólnie myślę, że to odcinek taki vlog pierwszy jakby możemy zakończyć. Ty jeszcze nie patrzyłem tam. A tam są same drzewa pewnie. Pewnie tak. No więc jeśli wam się podobał ten odcinek, a mam nadzieję, że na pewno się wam podobał, to zostawiajcie suba, lajka. I piszcie, jaki chcecie następny odcinek. Z tego, czy z tamtego dużego. Pewnie pierwszy będzie z tego, jak znając moje możliwości. Ale myślę, że na pewno będzie z tamtego parku. Tam będzie odcinek. I to mega odcinek. Albo kilka odcinków. To się zobaczy. No i tyle. Chyba tyle. Więc hej, cześć.